Wow, yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, jestem teraz w Warszawie, ale zaraz się wszystkiego dowiecie. Na początek tego wspaniałego vloga chciałem wam pokazać już troszkę starszy materiał, ale robiłem taki zlepek, czekałem aż dorwę kilka osób. Zrobiłem taką fajną konkurencję, fajny challenge, według mnie fajny, bo sam jak go zobaczyłem, to byłem zaskoczony. Chodzi o to, żeby papierosem naciąć cytrynę, także zaczynamy od tego. Bądźcie mili, zostawcie suba, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. A jeżeli nie wiecie, jak skomentować ten film, to na przykład powiedzcie, jak miała na imię wasza pierwsza dziewczyna, z którą się całowaliście. I tyle. Papierosem musisz naciąć cytrynę. Zrobić nacięcie na cytrynie. Czy papierosem nacięcie na cytrynę? Tak. Mi się wydaje, że na przykład, żeby odpalić papierosa, muszę się zaciągnąć. I będzie, że Wojtek pali. I będzie, że palę. No to po prostu, tu jest banan, nie? Dobra. Dawaj, i rozcinamy. Ja nie rozumiem tego papierosa, ja nie wiem. Ale jak ty to przepiesz, to będę pod ogromnym wrażeniem, powiem tobie, bo... Będziesz? Będę. Dobra. Ty to nie nacinasz cytrynę. Wolałam się upewnić, że tak nie mogę, tak? No nie da się. No dawaj. Muszę skórkę od banana. Tak, papierosem. Nie możesz ręką otworzyć banana. Dobra. Ja pierdziel. Zawodowo. Pierwsza osoba odpaliła papierosa przez ten. Ja będę ją tu... Będzie stać tak godzinę, aż ona przejdzie. No ale tak to przypalisz, a nie natniesz, nie? No dobra. Film to jest miękki, ale może jakby się jakoś podpali, to się zrobi jakiś... ostry? Skąd pomysł na coś takiego? Popalisz sobie z palcem. Nie wiem, może z niego zrobię nóż. Ej, stary, ten film się robi twardy. Ja? No nie da się, no! Tak to oparzysz banana, nie? Sparzysz. Miękczy go. Będzie łatwiej go naciąć. Nie, poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Okej. Okay. Bierz pierwszą wskazówkę. Dobra, biorę pierwszą wskazówkę. Musisz wykorzystać część nietytoniową i nie papierową, tylko tą, część filtra. Kurde, poczekaj, dobra, ten pierwszy filtr tak stwardniał. Kurde, ale zobacz. Ale... Jest, zaciął. Chyba, nie? Zaciąłeś czy nie? Zaciąłem. Zaciął. No dobra, ale... dobra, nie ale będę cię męczył. O to chodzi? Ogólnie tak, o to chodzi. Nie, brawo. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Co wyrzucił na ziemię? Już jest niezaliczone, ale dawaj dalej. Watą to robisz. Polerujesz banana watą. Filtrem. To jest dobre! No nie. No jak no, polerujesz banana, stary? To jest plastik, nie? To jest mniej więcej... No, ale to już jest... skomplikowane. I mówisz, że Wojtkowi się udało? Tak. Wow. To on to widział na pewno. Docelowo, no to nie jest tak, że podpalisz i bo to jest skrobanie, to jest... Nie wiem, czy to można nazwać do cięcia tak dosłownie, bo to było piłowanie, wiesz. Bierzesz, podpalasz i robisz tak. A to ja bym w życiu nie pomyślała o tym. Akurat o tym bym nie pomyślała. Patrz, a to moje jest takie po prostu. Do zaliczenia. Jakbym wiedział, to bym zgadł. No jakbyś wiedział, to byś zgadł. No tak, to tak. Z tymi podpowiedziami, ale byłeś naprawdę blisko. Już myślałem, że to zrobiłeś, nie? Także moje gratulacje. Dziękuję. Pierwsza osoba, która... której się to udało. Ja bym ogólnie pękał z dumy, jakbym to zrobił na twoim miejscu, nie? Więc jest naprawdę szacunek. Cieszę się, dziękuję. Teraz możemy jeść. Normalnie. Możemy jeść. Naprawdę. Słuchajcie, opowiem wam bardzo ciekawą historię, która miała miejsce całkiem niedawno. Dotyczy ona pewnego młodego mężczyzny, który w tym roku kończy 28 lat we wrześniu. Nie wiem, lubi bardzo trenować, ma ogromne cyce i mieszka w Gdyni. W ogóle, no spoko gość, chyba youtuberem jest. Tak czy inaczej, ten młody mężczyzna wybrał się na wycieczkę. Przyjechał z Gdyni do Warszawy, do wielkiego miasta i miał naprawdę wielkie ambicje. Chciał tworzyć wszelkiego rodzaju filmy, wideo. Jednak, no, jeden błąd, który popełnił, pokrzyżował mu te wszystkie plany i naprawdę wydawałoby się, że ten młody mężczyzna jest całkiem inteligentny, że jest zaradny i radzi sobie w życiu, no, ale nic bardziej mylnego. Otóż, no, jego błąd polegał na tym, że poszedł na trening. A może nie dokładnie sam trening, ponieważ on trenuje połowę swojego życia, więc to jest normalne, ale po tym, że treningu o godzinie 22:30, kiedy zakończył tenże trening,
poszedł wraz ze swoim przyjacielem, Patrykiem Barglikiem z Deep Breath, też youtuber, wiecie jak to youtuberzy. No i wyobraźcie sobie, że chłopaki wracają do tego auta i otwierają bagażnik, wszystko na ludzie, wrzucają wszystkie swoje rzeczy do tego bagażnika, po czym zamykają bagażnik i młody mężczyzna, właściciel wehikułu, nowego Chargera, Dodge'a Chargera, który sobie zakupił, podniecony, otwierając klamkę, ciągnąc za uchwyt, poczuł opór, poczuł blokadę. Młody mężczyzna zatrzasnął swoje kluczyki do samochodu w bagażniku swojego pięknego Chargera i w taki sposób o godzinie 23 nie mógł wsiąść do auta. To był jego pierwszy dzień pobytu w Warszawie, także... Ogólnie jest lipa, moi drodzy. Zaczyna padać. Zamknąłem, zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku samochodu. Czujnik, który powinien działać, reagować na obecność kluczyka, nie działa, leje. Jest zajebiście. Ja zostałem sam, zostałem z tanktopem, ze spodenkami. Widzicie, moi drodzy, jestem zajebisty, naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego jestem w stanie zrobić, ale zamknąłem swoje kluczyki w bagażniku i nie wiem dlaczego, ale czujniki, które powinny wykrywać te klucze, nie zareagowały. Może z bagażnika to nie działa. A wiecie, nie odblokowałem wcześniej auta, tylko otworzyłem sam bagażnik, potem zamknąłem go z powrotem, więc wszystko było zamknięte. I jedynym moim rozwiązaniem było dzwonić do mojej mamy, która mieszka w Gdyni też oczywiście i musiała z Gdyni wysłać mi kluczyki nocą, tak żebym kolejnego ranka mógł dopiero otworzyć ten samochód. Na szczęście, mając jakieś tam znajomości, to wiecie, jakoś poradziłem sobie z tym wszystkim, dotrwałem do kolejnego ranka, no i jakoś to poszło, ale naprawdę byłem tak zdruzgotany, w ogóle tak w takim szoku byłem, że coś takiego mogłem zrobić, no nie pomyślałem, no także pilnujcie swoich kluczyków, nie wrzucajcie ich do bagażników, bo możecie mieć z tym... I akurat pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło 400 km od domu, nie? Nie mogło mi się to zdarzyć dwie przecznice od mojej klatki, od mojej ulicy, nie? W Gdyni, tylko to musiało się zdarzyć tutaj oczywiście, pierwszy dzień na wyjeździe. Tam jest! Działa! Mam nadzieję, że kotlety, które tam zostały od wczoraj, jeszcze są dobre, bo będzie co jeść na śniadanie. Tak! Wracamy teraz do parku pod mostem Świętokrzyskim, tak? To, gdzie byłem w ostatnim odcinku, tak jak przyjechałem, pokazywałem. Nic się nie zmienia. Jestem w tym samym miejscu. Tak jak mówię, ekipa Patryk i Mateusz Kura. Mamy po prostu misję. W dzisiejszym vlogu razem z Kurą i Patrykiem próbujemy bić rekord Guinnessa. Oglądałem takie filmy, kilka materiałów, ostatnio nawet dosyć popularnych, że w 30 sekundach trzeba zrobić jak najwięcej pompek. I ludzie robili nawet do 50, nie? Dobrze, ile tak, to? Po prostu ich pobijemy. Tak, dobra. O ile pompek zrobimy więcej, nie? Odezwał się najsłabszy, Nie da rady tego robić na super sztywnej sylwetce. Nie można schodzić do samej ziemi, bo oni sobie robią to z taką przerwą, chyba papier toaletowy sobie tam nawet podkładali. Więc to nie są takie perfect 100% pompki, nie? Pełny wyprost, ale nie schodzicie klatą do ziemi. 50. To prawie tyle co mój Max. Nie miał kogo gonić, ale... Pierwszy leci Patryk. Czy papier kamień? Nie no, mogę iść pierwszy. Będziecie mieli kogo gonić, co nie? Może dogonicie. Robimy to może bez. Rób bez. Po prostu nie musisz dotykać ziemi i tyle, nie? Nie. Daj mi, włącz czas, kiedy ja zacznę po prostu. Leci. Ja nie liczyłem. Nie wiem. Ja też. Bardzo dobrze, nawet mi się cyc nie spontanowało. Żeśmy to poprzeczkę policzyli. Poprzeczkę nam postawił 46 wysoko. Powtórzeń, naprawdę. No, wysoko poprzeczkę dał. A dziękuję. Kozacko. Dobra, teraz ja lecę. Dobra. Koniec? Dawaj, lecisz! Ale nie. Kura zrobił teraz 49. Odjąć 10 za technikę. Technika pozostawia wiele do życzenia, ale... AJ, ty wiesz, ale na nie filmach, pozostaje, bo jeszcze sam zrobisz. Nie, właśnie nie. Dlatego ja myślę, że ja podobnie będę robił. Nie ma się co oszukiwać. Doliczyłbym kurze to jedno, bo na 50, bo go zatrzymałem sekundę szybciej.
więc 50. Tak, dobra, jeszcze sekunda. Tak. Zrobiłby to w jedną, nie? 50 możemy. Wiedziałem, że nie trafisz za pierwszym razem. Stop. To było zabawne. Nie, on się wziął to... Zaczęło się odrywania dłoni. On się wziął to siebie i tak było, nie? Po prostu człowiek za bardzo chce. Tak, przyspieszy. Czy myślę, że... Wypychasz za mocno, no. Nawet jak się trochę zwolni, to myślę, że to jest kosztem dwóch powtórzeń. Liczą się pierwsze podejścia, to taka flądra poszła. Ale nie przeliczyłeś swoich. 49. O, to elegancko. Ale taka tilapia. Normalnie... Tak, to byś tak trochę naszym. Gubi się, nie? Nie ma szans. No nic, ilościowo wyszło tyle samo, a dokładnie 48,5. Przy takim tempie, jak chcecie walczyć, to... No, ambicja za wysoka jest co do możliwości i to wychodzi krzywo. Także zwycięstwem dzisiaj nie będzie. Nie, kura. Powiedzieć. A, no dobra. Patryk, niech nie jest. Mówię. A. Technicznie myślę, że Patryk, potraktujcie to jako takie wyzwanie. Na Instagramie to oznaczcie, tak. I na Instagramie oznaczcie. Zobaczymy, ile wam wyszło. Ale ja najmniejszy będę z tyłu. Problem zawsze, że mały wychodzi. Kończymy wygłupy. Mamy porobione thumbnaile, zdjęcia na Instagrama i na wszystko, jak to na prawowitych youtuberów i instagramowiczów przystało. Robota zrobiona, lecimy na męż. A teraz impreza. No i to by było na tyle. Na to podsumowanie w ogóle takim głównym powodem mojego przyjazdu do Warszawy był casting. Pewien casting, o którym jeszcze nie mogę wam powiedzieć, ale dotyczy on telewizji Polsat. Jakby jest realizowany ten program na telewizji Polsat, no może wam coś to powie, a niedługo dowiecie się więcej. Peace out, brother. Dzięki za uwagę, buziaczki. Dobranoc i na razie. Yo. 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 Dają radę.